Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Jak pan ocenia ten cały swój występ dzisiejszy najpierw? Ogólnie słabo, tak? Nie mogłem jakby się wkomponować w ten tor. Źle wybierałem linię jazdy, no... od samego startu po same jakby pole nie mogłem jakby się znaleźć tej linii odpowiedniej. Motocykl jakby też nie był perfekcyjnie spasowany. Na koniec udało nam się to, ale to wszystko jest za późno, tak? Jak w moim przekonaniu i... No cóż, szkoda, bo 10 punktów to nie jest jakby mała sprawa do odrobienia. Udało nam się to już w tym roku, więc cóż, jedziemy, tak? To jest, jak ktoś to powiedział, to jest taka, 10 punktów to jest taka psychologiczna przewaga. Dobra, więc, ale my będziemy się starać, żeby to zniwelować i wygrać u siebie więcej. Pan szukał tam najbardziej chyba pod tymi bandami, bo tam chyba i w pierwszym, i w drugim starcie to były pana błędy chyba na no tak, łukach, no tak, wszystko to, co dzisiaj robiłem i źle, no to jest jakby mój błąd. No trzeba sobie to powiedzieć, tak? Motałem się po tym torze, tak naprawdę nie wiedziałem jakby jaką linią jechać, na sam koniec dopiero udało się ustabilizować jazdy i ten motocykl już był zadowalający. No cóż, troszkę jakby poobijany jestem, ale no to wszystko jakby z mojej winy, tak? No, w krośnie się nie zmieścić w tor, to już też trzeba być wybitnym, tak? Więc trzeba popracować i mamy jeszcze cały tydzień do meczu z Zieloną Górą. We'll be right back.